To, to co lubisz. Nie, on jest zdanie tutaj. Ale jest bosmański. Czym tam jedziecie, panowie? LMP2. LMP2, tak? Tak. Zapierdalacze. No nie bardzo, bo mokro. Strasznie. Po poboczu, kurwa. O. Dokładnie w chwili, kiedy Liwar powiedział, że po poboczu, to ja jechałem poboczem. Ty, chyba znowu mam to nadeszło, bo tamten kleił mi, chociaż nie wiem. A kiedy jest ten wyścig 4-godzinny, ślimak? Ten piątek. Teraz ten piątek? Tak. O kurwa. Nie mów, że nie możesz. Liwar, nikt tu nie zna trasy. No właśnie, nie? A czekaj, to już się... To kojarzę coś. No wczoraj jechaliśmy kawałek. No, 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 ale... Ale tak, jakby... Muszę zgrać na nowo. No ale jak z tymi chłopaki, z tymi botami? To znaczy, ze zmianami, czy... No, jak to wygląda? Wygląda to dość dobrze, ja wczoraj sobie przetestowałem tak na szybko i wiadomo, że jestem wolny, bo nie znam pracy i tak dalej. Ale na pierwszym okrążeniu, gdzie puściłem bota, bot mi zrobił 40 sekund lepszy czas niż ja. A ty mówisz, że ten bot jechał w LMP2, nie? Nie w, w tym, w Lotusem. Nie, w trójce. A, myślałem, że Lotusem. Nie, Lotusem to nie wiesz, tam rozbijaliśmy. W ogóle na tym, na PSN-ie piszę z takim gościem, który nie wiem, co on mi chce udowodnić, że nie wiem, że wszystkie sim racingowe gry są nierealne i tak dalej, bo oglądał kolejny wyścig w historii i mówi, że samochody niezniszczalne, bo się koła nie urywają. Kurde. Udowodniam dalej, to jest tylko gra, tak? Która w jakiś tam sposób odwzorowuje realia, no ale to kurde, to... Ja uważam, że w prodekarsie, jak są zniszczenia włączone, to jest to w miarę realnie, tak? Na przykład w tym Lotusem w prodekarsie, jak wczoraj włączyliśmy, to nie przejedzie więcej niż 5 okrążeń z pewnym gazem wciśniętym. Także jest silnik? Trzeba mocno wydłużyć sobie tą przełożenie. Jak przejechałem jedno okrążenie, miałem 12% uszkodzeń. Wysychator. A nie pada już? Nie. Już włączę sobie na chwilę. Jaką marką w ogóle jedziemy, panowie? LMP2. No dobra, ale tam są, jest kilka samochodów. Jaki chcesz wybierasz, byle w tej klasie? Tak, możesz też LMP3, bo LMP3 też jest dozwolone na trening. Ale jest wolniejszy oczywiście. A czemu nie GTE? No bo tutaj QLC z racji, GTE to jest takie GT3 na sterydach, więc... Większym aero. Pojeździmy w lidze cały sezon. No tak. Ja już mam tą swoją Megankę. Aha, właśnie, te nazwy chyba tam... Jest jakiś tam na Discordzie ten folder, gdzie się wpisuje nazwy tych zespołów? Chyba na czacie. Aha, na ogólnym? Na ogólnym czacie PC2. Aha, bo z Krótkiem już admina. Przedyskutowałem, powiedzmy to w taki sposób. Już mamy nazwę drużyny. Ale ten RS mi się aspe, mam wyliczenie na niego. Po cichu. Megankę. Ja liczyłem na McLarena właśnie, albo na Megankę. Jest Ferrari. Ale Katarzyna jest dobra, przecież to też pomaga. Chociaż właśnie strasznie narzekał na początku Niki, bo sobie przejechał okrążenie takie próbne. No. Na którymś tam torze, chyba na czym on jechał? A na Nürburgringu. I później ja wsiadłem na dwa okrążenia i to dość przyjemnie się miał jeździć. Nie, ja tą Ferrarką próbowałem, uczyłem się na tej wykarcie.
No, Libar, widziałeś zdjęcia, co? No. Nie, młoda się, nie da się złamać. Stary, kuchnię wymalowałem, żeby mi dała wszystkie prezent. Nikuja, nie ma opcji. Dobra jest. A kiedy masz urodziny? Planowany, ale prezent. 27 październik. Wiesz, mam tego T300, tą RSA zwykłą. To była promocja za 1000. I za 700 te pedały TLCM. O, czyli za normalną cenę te 300 RSGT mam zestaw z lepszymi pedałami. To dosyć dzięki Libarowi, bo Libar to wyhaczył, bo myśmy tak gadali, a Libar, ty Angar, tam jest promocja. No i ty, zobacz taki zestaw. No i jest, nie liczymy, liczymy, no kurwa, tam może 100 czy 200 różnicy, ale to się jednak te pedały są jednak kozackie. Wiem, nie, pedały tak mimo się, bo młoda się pytała, czy te pedały, czy te shifter w tym, ten Scrum Mastera, tak? Ale uważam, że ten shifter to jest do dupy. Znaczy wolę, no nie, że do dupy, bo jest zajebisty, ale zdecydowanie wolę zamiast tego pedału. Słuchaj, teraz będziemy sobie ustawić gdzieś, to ta szkoda, mimo że sobie dołożyć tak naprawdę, nie wiem, tak jak chłopaki jest od tego, to jest tam, ale ty co? To mówisz? Że to zrobisz? No drugi zestaw, do innej platformy, nie wiem. Nie no, ja mam i tak dwa, no mam tego, G29 niestety, nie? Aaa! No ten co? Tak, ten, na którym obecnie jest, gdzie mam teraz? Tak, i będziesz miał tak, rezerwowy. Ja go sobie rozbiorę te pedały, bo one tam drżą, je wyczyszczę i będzie jako drugi zestaw, czy nie? Ale jeszcze właśnie teraz na fugę chodzę do kumpla, zobaczę ile tam wypłaci kasy. No i tak mi się marzy to złożyć i kupię sobie tą gierkę z F1, czy nie, do GT3. Ona tam całe 700 zł kosztuje i już będę miał taki zestaw, kurwa, powiem, że dwa koła, żeby nie mnie, tak, okrągłe i... No, typowo GT3-kowe, to jest dla mnie nie widzę. To do tego też adapter. Do czego adapter? To tak jedną śrubkę trzeba kręcić. No wiem, no, ale jak adaptera nic nie potrzebuję, tylko wykręcam koło tamto, okrągłe, odkręcam śrubkę, na tą nakładkę i wkręcam to, tak? To, a można jeszcze tak, że nie że co? A nie, no nie, już nie będę kombinował, już kurwa to już. Tak. I od razu polecam łopatki magnetyczne, nie? Mam najebane do odmowy, nie napisało. No i klikami, to tak. Także jarali na recenzjach, że kurwa mocne, a moim zdaniem to tam. Wiesz, wysykać go, to nie jest wysyłanie. Dobra, ja zmieniam kierowcę, zobaczymy jak pojedzie. Zaczynam mówić na auto. Nie wiem, śmiałem, kokos. Nie jest połączony, to jest tam fakt. Ja sobie przyjadę, że jak w piątek jestem wyścig, to ja kurde muszę spróbować, jak się tego kierowcę zmienia, kurde. Ale to nie działa, znaczy da. Mogę zrobić. Tam bierzesz strategii wyścigu i na samym dole jest zmiana kierowcy. Ale podczas wyścigu, tak można? Podczas wyścigu, tak. I wtedy zjeżdżasz do pit-stopu i się zmieniają. Oczywiście nie jest to pokazane, jak jeden wysiada, drugi wysiada. Znaczy, no dobra. Wysiada, ale szkoda w sumie, że nie ma animacji, no. No fajnie by to wyglądało. No i te pit-stopy jednak dużo mniej, krócej trwają niż w rzeczywistości. No, wiadomo. No tak, to byśmy czekali jakieś 3 minuty. W rzeczywistości LMP2 potrafi przejechać na jednym zbiorniku około 45 minut. Dokładnie. Zmiana kierowcy.
Kuponki tu zmienią. Ja już sobie odpalam te grupy do skorka. Kuponki jeszcze deszczowe. A nie zmieniamy. Na starym. Ale ile osób będzie, ile siostrów zadeklarowało? Na razie jest słabiutko, bardzo słabiutko, bo jest 6 osób. O, to się nie opłaca 6 osób, kurwa. Dlatego trzeba wypełnić tymi, botami. Ja bym wypełnił botami, panowie. Co się dzieje pierdoli? No, to... Żeby był tłok na to, że... Będzie ruch, tak. Słuchajcie, no ale przecież te boty też są kozaki, tak? No kurwa, weźcie, wygrajcie z nimi. Ja czasami jak jeżdżę, to na ile? 60% doszedłem, jak tam sobie ustawiłem. Ja karierę jeżdżę na 79 dokładnie. Od 80 zaczynałem ustawiać samochód. No, od 80 zaczynałem ustawiać samochód, więc ja jeżdżę na 79. Aha, dobrze wiedzieć. I 75 agresywności. Czy 80 agresywności jakoś, tak? Tylko, że no serio jeszcze Ginetta Junior, więc... Zbiorę samochód i nie ruszam w przypadku. Zaraz zobaczymy, Klex, czy komputer będzie szybszy od ciebie. A na ile jest ustawiony? Na 75. Okej. Ja już się podpiąłem, tylko teraz... No ale powiem ci, Libar, jestem ciekaw tego zestawu, jak to będzie chodzić. No, na to koło w ogóle za wiele większe. Ja się widziałem na YouTube ten filmik z koła tego F1 najnowszego modelu za 1700 zł. Kurwa, wyświetla od razu już cały, ja pierdolę. Odkryłem jedną wadę. Rozkurwię ją na drift. Czuję to, bo chyba wtedy ja się uciekam. Ale tak poza tym, to stary, nie ma nawet luzu, a ja lekko... LMP2, wszystkie. To samo jakieś, kurwa, jakieś te... Jakieś wymyślone te samochody. Nie, większość jest... Dwa są wymyślone, te RW czy coś tam. Marki chyba są wymyślone, a reszta jest rzeczywista. Ligiery, Ginetty są rzeczywiste. Nic, a tu gdzie była Toyota? LMP3, o. Tak, LP1. LP1. O, przepraszam. LP1 jest Toyota. Dlatego nie jeździ, bo jest tylko Toyota. Obecnie w ogóle nie ma ligi LP1, dopiero hypercary będą od przyszłego sezonu. A co tu proponujecie, chłopaki, kurde? No już jeżdżą hypercary Toyoty właśnie. Nissan? A nie, jeżdżą. Dokładnie. I Glickenhaus też jest z hypercarem. No. A jak ta Ginetta LP3? Jak ona tam się... LP3 są wolniejsze od LP2. Ale jaki proponujecie? Który to jest najlepszy? Ale one są wszystkie zbliżone, wiesz? To jest tylko kwestia malowania, bym cię rzeczy. Ja jadę LMP2A, to jest ten, w którym jest WRT. A tutaj tak. Mogę tylko wziąć LMP3, L2. A jest to LMP3, jest tutaj. Jest LMP3. Jest jeszcze ten... Ligier jakiś. Ligier jest i Ginetta w LMP3, a w LMP2 jest Oreca. Honda, Nissan. Te otwarte LMP2 są starsze. I LMP2 jest szybsza, tak mówicie? Tak. Tak. Panowcie. 310. Dobra, to bierzemy, kurwa. Honda. A powiem wam szczerze, że jakoś słabo ten komputer. 10 sekund poprawił moje okrążenie. Jaki ma czas? 1.45. Okej. Okay. A ty masz 1.42. Czyli żeby z tobą wygrać, to muszę iść na 90 ustawić, tak? No zobaczymy. Kurkotyna. Dobra, niech sobie jeszcze chwilę pojeździ, już suchy tor się robi. Czy używają się oponki, czy jeszcze nie? Używają się.
Jak jedzie komputer, to nie pokazuje temperatury opon. No, tak samo było w jedynce. Ta 47. Ale to chodzi, ja pierdzielę. To są rakiety. Jeszcze mnie tak panie bije kwestia. To jest moja ulubiona klasa. Ale skurwysyny. Wow, co to? Ale widzicie, tutaj w wynikach masz podane od razu LMP2 i LMP3 rozdział. Mhm. Pozycji. Jeżeli są dwie klasy, no to są od razu jest podział na dwie klasy. Tak, to dociskam, to przypadam. Otwarty jest pokój, czy nie, Ślimak? Tak, bo są jacyś obcy. Dobrze. Może napadać. Znowu zaczyna padać? Trochę się ściemniło, ale jeszcze nie pada. A no nie, to chyba Chcę też przetestować, jak działa ta losowa pogoda, jak często się będzie zmieniać i jakie warunki. Na przykład śnieg nam tu nie spadnie. Kurwa, to zależy też od jakiego, jaką datę ustawisz na torze. Bieżąco zawsze ustawisz. Bieżąco! No to nie powinien śnieg spaść w Portugalii w oktober, znaczy ten, w październiku. Chyba, że uwzględnia anomalię pogodową. Nie wiem, czy już uwzględnia ocieplenie klimatu. Ale diobeł, jaki diobeł, panowie! Powiem wam, że jeżeli będzie... Tam zjeżdża do boksu? Ale opany do połowy zużyte, więc... Mgła, bardzo duża mgła na torze. To nie mam nic. Nie mogę ci wiele, tak? Tak. Ale mgła, nie da się jechać, ej. Da się. Ale czas. Ja już nic nie widzę. Na czuja. Ja też. Już powinna być czerwona flaga. A mapę sobie ściągnięciem w takim miejscu, że w ogóle nie widzę. A na tym sumie za mną idealnie. Jak jest taka mgła, wtedy najlepiej zmienić na bota, bo bot ignoruje mgłę. Dobra. On widzi trzech. To znaczy, wiesz, jak się nauczysz okrążenia na pamięć, to nie będziesz ignorował. Nie, to nie pomaga, naprawdę. Nie widzisz apeksów w ogóle, zakrętów, nic, co. Czyli tak jak co? Dobra, idę sobie zapalić i sobie przyjadę jeszcze ze dwa kółka, bo później kwalifikacje i wyjście. A ja wyjdę, sobie zmienię kurde ten samochód, na jakiś inny zobacz. Nie widzę, gdzie jadę. Kurwa, ale świetne. Ale kurwa czas. Maksymalnie nic nie widać. O kurwa. Dawaj, mało, żeby nie pobarwię. Nie lecisz, kurwa! Teraz mam fondę. Liwar, czy jedziesz, morda? Nie wiem, coś koszło tu na tym. A to Honda. Próbujemy chyba? Tego... Honda, niż sama próbuję. To nie różowe pedałowskie, kurwa. Nie, weź. Czarnego bierzemy. O kurwa! No da, wsiadamy wyszli 4 godziny jazdy. 4 godziny nam to prób. No 20:30. Ale bota to tu działa.
jako kierowcę. Ile może bot jechać? 1,5 godziny łącznie? Maksymalnie, tak. A na jednej sesji ja mogę bez przesad ile jechać kierowca? Godzinę czy ile? To nie wiem. Bot nie może kończyć wyścigu też, więc musi gdzieś w środku pojechać. 6 sekund wolniej przez mgłę. Ja mam kierownicę wyłączoną, kurde, a tutaj mam taką tylko... A jakbym tam wjechał? Takie kurwa komputery, jakie pokrętła, jak zajebiste. Nie, ja cię mam ten widok z kasku i tak jadę. Ale Nissan też ma tego Cosworth'a. Zajebiście. Mam na sztywną kierkę, tak, na sztywną skrętkę. Tak to zrobiłem, jeszcze było coś widok. Jakie dziwne dźwięki wydaje. Nie, stara się za mnie jedne, że dziwne dźwięki wydaje jak jadę. Właśnie podniecam tym silnikiem. Skurwysyn, zajebiście. Wiecie co? On bardzo mało paliwa tankuje, co chwilę zjeżdża do boksu. Kto? Komputer. No ty musisz zdecydować jakie ma, ile ma zatankować, to wszystko ty ustawiasz. Wiem, tylko jak nie ustawisz, to on co chwilę zjeżdża. Dobra. Teraz już ja pojadę. Strategia wyścigu, zmiana kierowcy. Czekamy na ciebie, dziękuję. Już na slikach jeździcie, czy jeszcze? Jeszcze nie jechałem na slikach, nie. Powrót do boksu. Ten już na twarde sliki przełożył. Bot. Zobaczymy, jeszcze wyjdziemy z innego samochodu. No bo to wszystko na jedno kopyto będzie. Tam jest jeden taki z odkrytym dachem, kurde, powiem wam. To te z odkrytym dachem są starsze. Tak. Potem ich zakazano i wprowadzono już z dachem normalnym. Honda patrzyłem, Nissana patrzyłem. Marka nie chce. Wszystkie tak samo, bo one mają wszystkie ten... równowagę osiągów. 314 ma jakiś RWD, to jest no, taki fabryczny, tak? RWD. P20. To są te marki RWD? Nie, to nie jest mark. Marek jest powyżej. Te RWD to są i marki to są chyba fantazy wymyślone przez... Nissan jest odkrytym właśnie kokpitem.
Ligier jakiś, JSP3. No ja mam Ligiera chyba. Ligier JSP2 i Ginetta. Ale tutaj, a zobaczymy tą Ginettę, jak ona wygląda w środku. W LMP2? LMP3 to jest. Kurwa, zimna. Oho. Twarda mieszanka, kałuża. Ciekawe, 45 minut ten samochód nie przyjedzie. Ale zajebiście, że botami wypełnicie. Kurwa, panowie, to będzie... O kurde. Nadal 27 okrążeń na pełnym baku mniej więcej zrobi. Kurwa, tak, świetnie, kurwa. Ja na twardych slickach jadę. Ta, no ja też jeździłem, ale daję mu rekomendowane, bo też tej strategii. Radne, rekomendowane. A twarde sliki mi rekomenduje. No bo już to w trzesach, tylko są kałuże. Na kałużach trzeba uważać. No i to też trzeba lekko szachpa zdjąć, czy tylko jakieś ciśnienie. No za wolny jest ten Mark, ta Ginetta. I rozbiłem sobie to. Dobra, szybko to jeszcze włączę. Ja mu podpierdolę ciśnienie. Tył to nie wiem. Albo trochę. Jednolici wszystkie mieszane. Tam. Czemu mi to weszło, kurwa, samo? LMP3. LMP3 wziąłeś? Ja? Nie, Ligier to jest ten... Tak, to nie. JP2... LMP2! Ale jak zapisywałem strategię, to sobie tylko na wodę skoczyło. A nie mogę dołączyć do wyścigu, kurwa. Bo jest... Musisz czekać na kwalifikacje. Bo teraz zostało mniej niż 5 minut do końca... Aha, tak, ale na fali się załapie, tak? Tak. Pod warunkiem, że jest dłuższy niż 5 minut. 15. Bakierę mam krzywo. A nie, pojadę. Jednak przejedzie 45 minut na pełnym baku. Z zapasem 2 litrów mniej więcej. A boty na jaki poziomu stawiasz jutro? 75. Czy w piątek? 75. No i tak będzie wyzwanie. A słuchajcie, bo tam kurwa zrobiła mało czasu, żeby tu z wami posiedzieć i tam tego Discorda czytać. Z tym Gran Turismo to, że trzeba zrobić czasówkę, co nie? I wtedy będzie według czasu do danej grupy będzie, tak? Przypisanie.
Tak, robisz także na tej czasówce. Na tej A jakim samochodem? Tam nie można wybrać. Tam bierzesz to, co jest. Aha. Na tej czasówce robisz sobie czasy. I będzie po kolei pierwsza szesnastka będzie D1, druga szesnastka D2. Chyba, że będzie na trzy dywizje, no to wtedy nie będzie po pełnych pokojach. Tak, żeby to było mniej więcej porówno. Ja to myślałem, żeby zrobić dwa wyścigi równolegle. I pierwsza ósemka z jednego i pierwsza ósemka z drugiego idzie do D1. Tak, wiesz, ten kto ma więcej czasu, ten go zbierą, powiedzmy. I później tak samo... Zobaczymy, zobaczymy. Tak wszystkie ligi tak w większości, znaczy no w większości ligi robią tak. Tak, ja tak właśnie jak z tymi co jeździłem, tam co Martusia kiedyś jeździła, no to tam właśnie tak robili, że były ten, że było właśnie... były dywizje, tak to mówisz, nie grupy. A propos tego, Marta na P5 w tej chwili. A jak patrzyłem, to była na P2. Teraz widzę, jest na P5. Czym ona jedzie? Acurą? A na tym na tej czasówce, tak? Nie, teraz jedzie wyścig w ACC. O. I nas streamuje na YouTube. Ja dzisiaj otworzyłem kanał na Twitchu. A ja... Na Twitchu wrzucałem. Ja na Twitchu właśnie streamuję teraz ten trening. Aha. A co tam musicie ustawić ślimak, bo to się pod ten zapisuje do 2 tygodni. Musisz z pozycji laptopa, musisz sobie tam ustawić, żeby się zapisywało, wiesz, bo inaczej będzie się kasowało po streamie. Bo tak? tam tylko 2 tygodnie zapisuję, 14 dni bodajże. Ja potem ściągam i na YouTube wrzucam. No bo albo tak, możesz ściągnąć i na YouTube. No to dobra. Tak też dobrze wiedzieć. Dobra, ruszamy. Ale nie mogę dalej dołączyć. Czemu? Zaraz będziesz mógł. O jest, dołącz, dobra. Ja to sobie już nie kombinuję. Jaka pogoda? Bezchmurne niebo. Kwalifikacje. A dlaczego nie dołączyło tych? To ja bo tu... pobiegam, pomogę mu, bo on jeszcze pobiegam, tak. No, mogłeś boty włączyć teraz. Ja włączyłem, tylko nie wiem dlaczego nie dołączyło właśnie. Czy to dopiero na wyścig dołączy? Nie, już teraz powinny być. Jak nie ma, to już nie będzie. O, to niedobrze. Już włączyłem, tak. To może jak nie zaczęliśmy, puścimy bez treningu same kwalifikacje. Dobra. Dołączy boty. Jasne. Dobra. To już robię jeszcze raz pokój, ale włączyłem, tak. Kurde. Dać tu Maćku zaproszenie. A jak ty robisz, że ten głosowo włączasz te światła? To masz jakieś gniazdko specjalne, włącznik? Staram się wymianę, bo mam wszystko z Wi-Fi gdzieś tam i to się spula na sieć wspólnej. Tu mam akurat Google Meet. Jak tam nasi trampkarze w międzyczasie? Ja nie oglądam piłki nożnej. Dla mnie piłka nożna i wódka może nie istnieć. Tak samo tutaj. Nie, poważnie, ja wódki to w ogóle, Jezus Maria, żebym ja się napił wódki, to musi być naprawdę mega jakaś okazja. Ja nie mogę, bo od razu wymiotuję. No ja też jakoś się, wiesz... Ona nie ścina teraz wódka. Ja jeden, nie lubię jeden łyk i od razu wymioty. O, dobrze.
A co, gniazdka też mam, bo ale głównie do monitoringu zużycia energii. No akurat mam dwa, muszę mieć wszędzie w sumie. Jest, wypełni ten. A, czekaj, bo wy wyszliście. Właśnie. To może zrób nawet bez kwala od razu race. Daj losowe te, losowe. I... losowe pozycje i boty i powinno wypełnić, zobaczymy. Daj, nie, ile jedziemy, godzinkę? 45 minut. Ja nie, wbiło mnie do tego samego. Bo jeszcze nie ma. A, dobra. 45 minut, wyścig. Tu nie ma ustawienia na starcie. Ślimaka, ty grałeś tego, SnowRunnera? Nie. PlayStation. Wróć do gry. Jebnij się w czachę. No, tyle działało. Chyba? Nie, nie. To ona głosowo wsiada ze mną. Marta Ostrogonit P4. Normalnie. Kurwa. Czekajcie momencik. Ojej. Czekajcie momencik, bo się pojebały ustawienia. Tutaj słał, kurwa. Tu jest dobrze, 45 minut. Tak. Tu jest dobrze. Tu jest dobrze, publiczny. Nie. Publiczny pokój bez hasła. Wypełnij rywalami, jest. LMP chyba. 75, 80 agresywność. Dobrze. Już P4. Dobrze. Niech walczy. O, ona dobrze jeździ. Jak się jej pokój nazywa? Znaczy pokój, kanał, przepraszam. Marta. Czy Martusia chyba, tak? Nie, Marta. A może Marcin? Ja dam ten, wrzucę linka na Discordzie tam do filmów. No daj, proszę. Dobra. Jest gotowy, tworzy się. No, jest tam. O, kurwa. Moje uszy. A ty jakiś słyszysz? No, mój tu musisz mieć. Nie muszę. Muszę. Znaczy, prawdopodobnie nie, no jak zacznie jakaś ten... A, no, jak zacznie się jakaś z głośników, no, włosy. Dziękuję. Tak, a że jestem za sceną. Tu jest strony. No, rozumiem. Przed sceną. Czyli zrobiłeś podwójne... Tak, jesteśmy w ogóle... I bo dla ja... mnie i dla siebie. Tak, ja jadę. Kurczak ma swój czat. I ja jadę na drugim. Poszły invites. Wszyscy dostali? Mhm. Nie, no bo... I senior. Ja sobie na tym... telefonie tam na tego, na dashboarda w tym, na kierownicy, to patrzę raz na Martę, jak jedzie. Czekam na tego update'a, do tego ACC. Naprawdę, poczekamy, czekam bardzo. Poczekamy, panowie, pójdę sobie zapalić. Poczekamy 5 minut, może się ktoś żywy dołączy. Okej? Okay? Bo jest publiczny pokój. I zaczynamy. Nie ma, bo nie ma kwalifikacji, bo tak to byśmy nie czekali. Też opóźnienie. Zmienię sobie, kurde, ja sobie wybrałem samochód LMP3. Ale ja nie chcę LMP3. Oba bezprzewodowe. Jeden na głośniku mobilnym, kurwa, na słuchawkę. A drugi przez aplikację. No i moje słuchawki za dwie dychy działają na Wi-Fi, kurwa, z tym, z PlayStation. Przed wejściem. Weź na tor. Zmieńcie sobie samochody, bo teraz mamy LMP trójki, część z nas. No. Ten jest WRT, dobra. Wystarczająco.
Nie mam. Dobra, to poczekamy chwilę i... Znaczy... Też, bo... Tak o, to jest przed głośnikami, więc żeby nie chłopaki nie słyszeli. To jest do ciebie odwrócone, żeby tamten nie wyłapywał i mikrofon też jest odwrócony do telewizora. To jak ty bierzesz WRT, to ja wezmę może i Deka, bo on też w Lidlu jeździ. Na tą stronę. Głośniki są kierunkowe. Ja Honda sobie wziąłem, wiesz? A co mamy ciekawego w Hondach? Bo to jest Ligier. To nie słyszysz. No Honda Ligier tak się nazywa? No, znaczy Ligier to jest konstrukcja nadwozia, a Honda daje silnik. Aha, no tak, pisze Ligier JSP2. Tak samo z Nissan. Wiadomo, że też w pewnym momencie no będzie słychać. Patrzmy, co mamy w Nissanie. Ja nie mogę z tym padem podchodzić do biegowni. Oak Racing, może Oak Racing. No może być. O nie, teraz przestałem. Nie rozgrubiesz głośno. O, jest Team Redline. Team Redline to jest team... e-sportowy. Jeden z najlepszych teamów na świecie sim racingowych. O, Bosmański. Dobra, ten patent nie działa, muszę sprawdzić jakby. O. On dowiedziałem faktycznie. Marek. Co to Marek, kurwa? Marcin. Miał być. O tak, tak. Ty, ale fajnie wyglądał. Biorę go. Nie, to jest lepsze. LWD. Dobra, boli. Kurde, biorę go. Pani czerwo... Nie, nie, czekaj, tu bliżej. Orety? Piętą będziesz szkodował? Orety, nie. A to jest ten sam, tylko kurwa ten. Chyba bym miał. Inna ta też fajna. Dobra. Dobra, przełączam na sim dashboard. Iwar, masz LMP3, o, LMP2 już. Dobra, no. Ej, kieram się. Tak. I byłem dwa razy w opcjach i mi się nie wyłączyło. Nie będziesz słyszał w nocy, jak się obudzisz. I tu na żywo. Nie wiem, skąd cię słyszę, nie? W każdym głośniku już i na żywo. Tak, nic nie wyjebało na powietrze, to było. No, patrz, można. Zobaczam siebie. O, da, no, cieszy. Zaliję. Ja tak samo jak słuchawka jestem. A może muszę ściszyć go. Jak tam siedzisz, to... Uważam, bo tego musisz... Coś też tak, ja wiem. A, no. Jak stoisz? Nie jestem cudotwórcą, kurwa. Jakbym mógł, to bym, kurwa, nie wiem. Gówno złoto zamienił. Wody. Damy radę. Żeby rafić się, kurwa, łatwiej. Wody i jajka wniosę. Kurwa, to jest łatwo. No, Zaliłeś. Lepiej muszę przyjąć. Więcej pałki mam do zaoferowania. Mogę ci podać insulinę jak chcesz? Nie, cukru się daje. No właśnie, to już mogę podać, nie mam. Do cukru. Fajnie. Na łyżeczkę i... Mam też słodzik. To jest, to słodzik to mało. No, nie pochrupiesz, kurwa. 5 tabletek. Ja mam w ogóle... Umiesz mi myśl na coś słodkiego, kurwa. Że mam... Taką cudowną tabletkę, kurwa. Cóż tam mówisz, no? Odrywa. Dzenia. Filmy wlotów. Spróbujemy we dwóch. Kurwa, byłoby to. Samo rusza, ślimacz, kurwa, gdzie on jest. Może zapalić, a nie. P3 już. Tak, za moment.
zobaczymy, sprawdzę cię, zobaczymy bota, kurę i ten u mnie w obsadzie, zobaczymy. Ile osób jest? To. Zobaczymy, czy będą boty. To trzeba ustawić, kurde. Nie, generalnie, kurde, rozwala mnie zmiana pogody. To musi być. To do imersji takiej... To jest dla mnie po prostu, kurwa. Dobra. Ja już jestem, tylko jeszcze zaproszenie do młodego niedziela wyślę. Bo już się odpaliło, wiesz? Odpaliło się już? Tak, już raczej nie wejdzie. Nie ma botów. Bez sensu. No bo tam nie możesz zrobić tak, że dać losowo ją ci wypełni tyle, ile jest wolnych luk. Tam musisz przypisać, ile osób jedzie, przykładowo na z 5 czy 6 i wtedy plus te ileś tam z 16-10 botów. No to w taki sposób jest. No. Co ci nie to? To zmieńmy się. Zapisał mi moich tych setów, które zapisałem ostatnio, ale dziwnie. Sekundy drodzy, nie? Tak. Ja muszę na ostatnią chwilę, nie? Ja nawet jak jestem za wcześnie, to się spóźnię. Znaczy spóźnię, to bardzo nas tyk. Do pracy jadę, nieważne, który bym kurwa jadę. Zawsze spotka mnie coś, co mnie... Czekaj, gdzie jest? Straż rozpierdala. Ślimak, to jedziemy, czy dajesz jeszcze raz z tymi butami, czy jak? Gdzie jest? A tam gdzie jadę, to krzywno. I przed tobą? Nie, do roboty, bo tu na wyjechałem, mówię, kurwa, ale ja to kieruję. Tak, chcecie. Idziemy, czy? Kurde, nie wystartowałem. No to restartuj. I daj teraz, ustaw boty. Ilu nas jest? Ilu nas jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, pięciu. Pięciu. Ty ustaw... Pięć miejsc dla pięciu graczy i reszta boty. Chyba, że Jank Niedziel przychodzi, to wtedy sześciu graczy. Mhm. Czyli co, nie jedziemy? Nie jedziemy, już robię nowe. Jeszcze raz, próba z tymi botami. Lepiej to ogarnąć na treningu niż potem w piątek. No, tak. Oczywiście. Teraz mamy okazję, żeby to wszystko tam poświrować, nie? Dokładnie. Ja to się tak kiedyś właśnie męczyłem z tym, kurde, ustawieniem, wiesz? I to musisz ewidentnie zrobić tak, żeby ustawić ile... No, właśnie czytam, jeśli włączysz tę opcję, różnica między maksymalną liczbą pojazdów, a maksymalną liczbą rywali zostanie wypełniona przeciwnikami SI. Ale ci się udało, co? Różnica między maksymalną liczbą rywali, czyli... Mam na 6 rywali ustawić, a 16 pojazdów. Tak. Okej. Okay. Bo jedzie nas 5 obecnie, tak? Bosmański, no. Angar, Libar, Korekces i ja. A Young Niedziel przychodzi, czy nie? Young Niedziel, jeżeli dojdzie. To zostawimy miejsce. No to maksymalna ilość ludzkich graczy, to znaczy oponentów, to 6. Mhm. Dobra, reszta jest wszystko bez zmian. Losowe wyłączone w trening kwalifikacje. Tworzy się, już zapraszam. Lepiej, że to teraz wychodzi, a nie w piątek. Dokładnie, dokładnie. No jest Bosmański, Livar, QRXS, Young Niedziel. Ale Young Niedziel jest jeszcze w tym, w Gran Turismo, więc pewnie nie dołączy. Jego strata. Kończył się wyścig. Poszło. W ACC, P3. P3, no to super. Bardzo ładny wynik. Jest dobra. Nie wiem, czy widziałeś, jak
Jak na starcie ledwo uniknąłem w wypadku z nią, bo ją obróciło. Tak, widziałem te wszystkie streamy, sobie zobaczyłem. Idę syna położyć spać, także zaraz będę z powrotem. Dobra, to poczekamy. Ty, no patrz, wszystko działa. Nic tak, jeszcze ani razu nie zrestartowałem PlayStation. Ale jej tak, bo zobaczysz. No, zobaczymy, no właśnie wolę, żeby teraz ją poprzechwalać, niż się spierdoli teraz. To tylko tak zapnę. No. Też testuję. Bo to są magiczne, no to jest Hogwarts, kurwa. Sprawdźcie sobie, czy macie dobre samochody. Władca pierścieni, kurwa. Gandalf. Kurwa, mój ci. Frodo jestem. Oko Saurona patrzy na boku. Oko Saurona. Nie. Jak kupię 8 tysięcy lumenów latarkę, tym kurwa zrobię oko Saurona. Tam centralnie mi na kościół, kurwa. Będziesz myślał, że cię ufo porywa, kurwa. Wstaniesz do pracy. Tak jeszcze na przyszłość fajnie byłoby, jakbyśmy włączali sobie rating do naszych wyścigów online, bo wtedy można rating zdobywać, nie? Ustawić go na minimum, na U1 czy tam U100, ale żeby nam zaliczało. A bo tak to nie zalicza? O, tak nie zalicza, trzeba to włączyć. O, to trzeba włączyć, pewnie niech nabija sobie tam. No to mogę włączyć. Teraz jeszcze. Chyba się już nie da, nie? Jeszcze się da. A, to włącz. No jest, U100, no to super. A to jest im większa liczba, U to jest lepsza ranga, czy? Tak, i potem przechodzi na F, potem na E i tak dalej, aż do S chyba. A gdzie jest ranga w ogóle? Jeffrey'a. No to Livar ma F. Livar ma F. A ja mam U jako początkujący. No ja też mam U, a Angar ma D. Jeszcze wyżej. A ja mam S? To nie mam najniższej? A S to jest najlepsza, jak ktoś ma. S 5000 to jest maksimum chyba. No, S? Kurwa, bądź świadkiem jesteś, weź to kurwa, nagrywaj. Filmuj. Jest filmem, kurwa. Roli główny. Ej, to zajebiście. Boś super ktoś. Nie wiem, że to się czyta, ale kurwa. Chciałem, że coś tu zdobywam, ale ja pewnie to włączyłem, jak zdobywałem w obce. Może mi się nabija, bo może ja włączyłem. Kogo jeszcze brakuje? Bo jest nas czterech. Bosmańskiego. Ma problem z kierą. Okej, no to poczekamy. Spokojnie. Ja idę położyć syna, także na chwilę się dobra. Znikam. I włączy, wyłączy. Wraca mi w sumie kiera wtedy. Ale patrz, nie wie mi, bo kompi się zrobił. W ogóle nie ustawiam kierownicy. Znaczy ustawiam tylko tą czy nie, głośność, lewo, prawo, monotonę. Skręcam albo skręcam do lansera takiego. A teraz nie robimy od 3, 4. Nie, w ogóle kurwa, dobrze, cały podkręciłem. Jest kurwa, nie boli mnie, powiem ci, że chyba najlepiej na razie. Tyle kurwa problemów, Wisła, znaczy gdzieś tam są bączki, ale... Jeszcze kurwa jadę. Nie zachwalaj jej, wiecie. No nie, no ale wolę szybciej, niech się zlepszy na mnie. Ile będzie? Ile? Zaraz się wystrzela. No, to szkoda. Kurwa, co mi się jeszcze kurwa weźmie, zepsuje? No co, kierunek... Drzazga będzie w palec, co się było? Nie, no zobaczymy. Drzazga w dupę cię. Siądzisz na... Arma przez budżet. Wsiądzie, nie będę miał pieniędzy, pójdę do... Uprawne w Simbowie jest sklep, nie wiem gdzie jest chyba, kurwa. Weźmiesz to, mówię, za osoby. Nie będę z pizdu. Poradzam. Wykręcimy stalon. Lepiej, kurwa. Idę stalon. Tam nawet zwierzę podszczone. Żeby kopit nie poleciał przez ten...
Kopki też jest tak ciężki, że nie polecisz. Proszę jego biedra, kurwa. Ale makieta też jest zajebista. Na kółkach przez balkon wyjedzie. To chorobo rozgrywane, co? Jak się wkurwisz na kółkach przez balkon wyjedzie. No, jak się tak chopisz, trochę to waży, no. Ale mogę tam połowić. W sumie mogę to rzucić z balkon. Tak jak się uprę. Kurwa, zjechać z tym będzie można. No, kółka będzie wytrzymała. Ale ty, no ale daj radę. Ja myślałem ten odkurzacz co gada. Teraz już tego nie dźwignie. Dwa takie i kurwa na pilota dowjechał. A, że go od spodu? Ty, no. Wyższy kółka. Kurwa, taki odkurzacz, kurwa. A się jak głosowy weźmiesz, to płynie. Dobra, bo. I zaprogramuje, że się ma zapierdalać. No i teraz już dodało. No kurwa, to też się... Jesteśmy w środku stawki, ja jestem pod koniec. O, widzę, że są boty. Super. No akurat zdążyłeś, bo Bosmański się dołączył i... Spoko, spoko. Właśnie syn już w łóżku. Czy sobie setup sprawdzę? Soft, slick, soft. Pogoda, czysto. Póki co. No, byleby mgły nie było, padać może. Paliwo jest. Dobra. No nie mam tego, bo co mi się tam wymyśliło, to wiesz. To wszystko urosło tylko 6 cm tam i plus przód, ale nadal mieści się w obrysie całego tyłu, który i tak determinował fotel, więc dobrze, to jest szeroki. Tak, bo weź tam tego Stargera, no to kurwa to... No to ty, kurwa... No, się pośladki, kurwa, Amerykańcy wylewają na bok, kurwa. Pojadą. Nie, no przecież ty... Nie, no sfer, no. Pewnie, wiesz, to jest kanapa, nie? Czadkowa... Prawie. Aha. No to tam zaczęli w nerta pizaki. Nie zapomnijcie dać redy, bo za 13 sekund startuje. Kto nie da redy, ten nie wejdzie. Dobra, chyba wszyscy dali w takim razie, bo ja byłam ostatni. Widziałeś to? Nie. Ja tak szybko startował, jak biegł do fotela, kurwa. Trakcja. Hej Google, o! Tego mi brakowało. A wszyscy boty są wszystkie z LMP2. Dobrze. A nie wszyscy są, bo jest 14 zawodników, a jestem 12 na 12.
Nie ma. Ale boty jadą maksymalnie brutalnie. Centralnie HN z boku się dwa razy we mnie w bok mi walnął. Ja się dostaję warning za kontakt. Ostrzeżenie, znaczy się. Ty? No, dał mi ostrzeżenie. Dyrektor wyścigu za kontakt. A to on się we mnie walnął za... Siema, Liwar. Siema. Liwar, jesteś bezbłędny. Ja pierdolę tymi słuchawkami, kurwa, ale to drogo. Ha, ha, ha. A to boty są, dobra. Wyjściu zakrętu się bierze na dwójkę, nie? Którego zakrętu?
Znaczy ogólnie większość chyba, nie? No te nie. Takie ciasta jak biorę na jedynce. To możesz kurwa podnosić. Jak się podgłosić ten, podgłosić. Trzydzieści sześć, osiem. Ja mam 80-40. Ja mam 56. Za mocno skręcam kierunek. Okay, mate, be patient now. You will cause an error, but let's just wait for it to make a mistake. Nie, SU trzeba dać na 20. Nice overtake there, very smooth.
done. You're into the lead. Keep it up. Keep it up. Na którym jesteś? Walczę o pierwsze właśnie. Byłem pierwszy, straciłem na dochowanie do pierwszego i teraz znowu jestem na pierwszym. Totalnie zimne hamulce. Thank you.
Hangar walczy z kierowcą dublującym. Trzydzieści pięć, osiem. Nawet mnie nie odpadaj. A 47,9. Ale zaraz się zmieniam z drugim kierowcą, który jest lepszy. Musisz przejść L1 albo R2, L1 albo R1. I ten, i tam zmienić na liście wybrać, czyli kiedy do kiedy który. A czekaj, mam zim... już widzę, dobra. Ja mam zimne tą krócie opony. To ty? Mhm. To z drugim się pościga. Nie pokazuj tego w sieci, jak się proszę. A, dobrze. A co kierowcę teraz zmienić? Musisz wejść w opcję i w strategię zarządzanie... zarządzanie... Autem? Strategia, na samym... strategia wyścigu. Na samym dole i na samym dole jest zmiana kierowcy. Mam wyłączone. No to włącz. I wjechać do pit-stopu. Aha, i wjechać do pit-stopu, tak? Ja właśnie zjeżdżę. Zmiana kierowcy, paliwo dolane. Trzechu może i zapalić spokojnie.
tu, tu gdzieś jest zużycie paliwa na tym dashboardzie w aucie. 2,7 litra. Ile? 2,7 na okrążenie. Ty na dashboardzie masz? Mam na dashboardzie, tak, na drugim monitorze, no. No zmieniałem mi to paliwo, opony ujemuję. Wziąłeś tak? Tak, to kierowcę, żeby zmienili. Ale wziąłeś tak? Włączyłem. Nie zmienili mi. Czekaj, nie wiem, na razie auto jedzie. No to jak samo wyjechało, to już jedzie samo. Bo to nie ma pokazane, że jest, wiesz, że jest statka jakaś, że się zmieniają kierowcy właśnie. Szkoda, ale niestety nie ma. Jedzie, no. I zobaczysz, o ile lepsze okrążenie. Jakie można najlepsze okrążenie? Już to nie wiem, jak teraz to zobaczysz. Mi po dwóch zakrętach już ma o 2 sekundy lepsze okrążenie niż jedna. A jak go przywołać z powrotem, żebym ja jechał? Tak samo zrobić, tak? Tak samo zrobić, no. Dokładnie tak samo. To powiedziałbyś, żeby zmienić kierowcę, aha. I znowu musisz zawołać, żeby zjechał. Alright. No to przynajmniej wiem, jak to zrobić już. No właśnie po to dzisiaj ten trening, żeby... I chciałem, żeby wszyscy byli, żeby wymusić to, żeby sobie to przetestować w czasie jazdy. Bo to też nie jest łatwe. Musimy w tym wyścigu prędkowym ograniczyć maksymalny czas jazdy kierowcy SI i kierowcy zwykłego, żeby... Damy też pół godziny. A właśnie, ile ty możesz ustawić ten limit? Nie, no musimy sobie zaufać nawzajem. No nie, no to było kurwa, bez... ile, no 30 minut dajemy na ten, czy tam... Minimalny czas jazdy kierowcy SI, chyba tam pisałem 45 minut. W ciągu 4 godzin. Aha. A maksymalny 1,5 godziny, jeżeli dobrze pamiętam. Ja się kojarzę, nazywa ten aplikacja, co ty używasz? RS Dashboard. RS Dashboard. Ja też mam RS Dashboard, tylko nie mam jak sobie ten zainstalować telefon, nie mam gdzie. Jak masz laptop, na laptopie możesz. No, to samo konto Google, to nie wystarczy, żeby było. Tak. Ta sama sieć musi tylko być, nie? Bo to jest broadcast. Wiem, ale nie mam jak laptopa. Nie, odpuszczę sobie, przeprowadzę się, zrobię sobie porządny stojak, wiesz, stanowisko i tam coś się wymyśli, może jakieś monitor się... Pogoda się pogarsza. Może jakiś monitor stary od firmy Jostykie, wiesz. Bo to na dashboard to nie trzeba mieć jakiś tam nie wiadomo jakiego, wystarczy tam jest 14 jakaś. No dokładnie. Mam, kupiłem sobie. Tam tylko że miał dostęp do wiki. A mi już samo się ten, samo już, tylko nawet nie grzebałem do wiki. Nic nie ustawiałem. Jak jest w tej samej ścieżce konsola, to konsola robi broadcast cały czas. Lepiej chodzi niż ten, niż tamto. Szybciej mi to chodzi. A masz tego też jakoś robić? Strony tak jak tam? Nie, tu jest gotowy. Tylko tutaj klikiem możesz zmieniać sobie między różnymi stronami. Słuchajcie, i niektóre... No? SI poprawił mi o 7 sekund czas. Najlepsze.
Tak, bo SI jest dobry, ale z uwagi na to, że Clarkson jest pierwszy, to SI jest dobry, ale ja jestem... ale nie będę kończył. To ja jechałem. Wszystko kwestia treningu. Nie, no nie znajomość toru przede wszystkim. O, robi się mgła. Chyba jeszcze za wcześnie dla nas na LMP1, tak mi się wydaje. Bo ja nigdy nie jechałem na LMP1. Ja się właśnie zastanawiam, czy to nie za wcześnie. Ja LMP1 też nie jeździłem jeszcze. Nawet... No, LMP... No, ja tu mówię o LMP2. Aha. Kurde, na GTS-ie wszystkie wyścigi w komplecie, jeszcze rezerwa się tworzy, a w PC2 taki fajny event 4-godzinny i kurde, brak tempa. No da, niech komputer dogoni, jeszcze Angara, ja sobie go zapalić. Mapka fajnie wygląda. Ale każda strona ma jeszcze podstronę, więc mapka ma różne skale później. Na komputerze to się zmienia prawym przyciskiem myszy pod strony. Natomiast nie wiem, jak tam na urządzeniach z dotykowym ekranem. Jak raz tapnę, to się zmienia cała strona, co nie? Angara, ty jedziesz czy komputer? Komputer. A to dlatego ci nie dogadzę. No. Tak, to my zobaczymy. Na softach da się przejechać chyba cały stint. Jakie mamy opony w ogóle? Twarde stiki. Ja założyłem softy. Na próbę. Ja teraz mogę sobie lapka podpiąć normalnie. Bo szybciej mi to chodzi. I na lapku sobie... No mogę dwa urządzenia na raz, to nie? Tak, ile chcesz, bo to ja tak mówię, to jest broadcast, więc ile chcesz. No. No to mogę na lapku sobie wyświetlić mapkę, żeby tutaj hud wyłączyć. O kurwa. Idę sobie zapalić. Tablica, fajnie, fajne, podoba mi się to. Ale nie mam tego, nie mam podmapki jakby. Jak sobie włączysz mapkę, to potem możesz sobie prawym klikiem zmieniać rodzaj mapki, skalę znaczy się. A to ja mam tu rozszerzenie skalę, powiększenie, tak? Mhm. Kara czasowa, kurwa. Teraz.
SI zaczęło zjeżdżać do boksu. Mamy szansę. Może też zjadę. Kurwa, negatywna ta aplikacja, kurwa, i a naszą przykrycie trening tylko. A z tego zmiana kierowcy nie da się przypisać pod jakiś guzik, to nie? Żeby nacisnąć je to na klawiaturze. Chyba nie. Ale to jest jakieś takie spoko się, to szybko się to robi. Libar dyskwalifikacja? Minut do kurwa. Kurwa na skoski, nie, a tylko to robi. Pana ta aplikacja powiedzi. Bardzo dobra jest, bardzo fajna, ja bardzo lubię. Takie najprostsze, też nie ma co wydziwiać tymi kurwa zegarami. Ja nie potrzebuję zegarów, zegary to ja mam w grze. A ja potrzebuję właśnie jest zwykłe też? Ja potrzebuję, ja no. No proszę. Ja potrzebuję ważne informacje, jak temperatura opon, temperatura hamulców, zniszczenia samochodu, temperatura oleju, wody. Zegary są mi w ogóle niepotrzebne. Ja właśnie teraz mam taką pozycję, bo ja sobie włączyłem kierownicę, bo ja zazwyczaj wyłączam kierownicę, a jeżeli ona jest wymagana, tak tutaj, to nas w miejscu. Ja podjeżdżam kamerą maksymalnie do deski rozdzielczej, wiesz, ja nie widzę zegarów na kierownicy. A, ja zawsze mam kierownicę, bo lubię ją widzieć. Kierownicę, ręce. O, ale się rozjebałem. A ja właśnie nie, bo ja mam lepsze czasy robię, jak widzę, wiesz, bezpośrednio z tego, z deski rozdzielczej. No, każdy ma tam jakiś swój klip, nie? Bliżej widzę wtedy.
No bo podoba mi się ten cały dach, kurde, jak jest w grze, bo fajnie to wygląda, ale nie robię takich czasów. W tym momencie tutaj jest tak jakie okienka, kołdu, kurwa, co nie? Wszystko kwestia przyzwyczajenia, wiesz? Ja zawsze jeździłem z kierownicą, zawsze, więc jestem do niej przyzwyczajony bardzo. Rozjebane, dobra. Raz zbierzam do pisu. Ale dobra, tutaj mogę tak, czyli po staraniu się muszę zrobić, nie, to chyba tybetańsku. I bym teraz zobaczył w lapkę, kurde, nie wiem, co mam na pewno. Żeby to działało. Teraz Kasia go wyłączy na zegarku, bo wiem, że dzwoni. On był w boksie. Teraz ja jestem w boksie. Dwie minuty przed końcem. Paliwo? Nie, paliwa mam, ale zmienię kierowcę. Ani tankuję, ani opon nie zmieniam, tylko zmieniam kierowcę. O, zmieniony. 5,6 sekundy zmiana kierowcy. Szybka. 37 sekund. Driver change. Driver change. Co on robi? A, można jeszcze tu gości dawać. Po co to jest fajne? Koniec. A mam straty do ciebie 4,40 minuty. 4 minuty. Znaczy
4:40 sekund. Aha. Ale ja mam bardzo dużo doświadczenia z jedynki LMP2, bo ja tam jeździłem 6-godzinne wyścigi tą kategorią, także... Mhm. Ja bardzo lubię, to jest moja ulubiona kategoria LMP2. LMP2 i GT4. Najfajniejsze takie kategorie. Chodź. Dwa okrążenia za tobą. Albo i więcej. To wczątek razy 4 to ile straca? 8 okrążeń do ciebie. Nie, no chyba nie. 8? No teraz straciłem ponad 2 okrążenia. O, jechały LMP3, no. Wie. Wie. A jakie są jeszcze te, jakie gry obsługuje ta jeszcze ta aplikacja? Wiesz co, ta aplikacja obsługuje... Już ci powiem, poczekaj. Jak to zrobić? Muszę ją zamknąć. No daję back to the menu, ale wychodzi mi jakiś taki komunikat. Już, poczekaj, muszę ją zamknąć i muszę uruchomić jeszcze raz RS Dash. Ona obsługuje na konsoli, ci powiem, bo na PC obsługuje więcej niż na konsoli. No, no. F1 od 2017 do 2021. Od 2016 do 2021. Project Cars 1, 2, 3. I to wszystko na PlayStation. Na PC jeszcze obsługuje Assetto Corsa, Competizione, Automobiliste, Race Room Racing Experience, iRacing, R Factor 2. No i i na Xboxie i PC obsługuje Forza Motorsport 7. Pana Forza? Ja Forza Motorsport 7 nie grałem. Grałem tylko w jedynkę i dwójkę kiedyś tam. No. Ale Forza chyba nie jest symulatorem. To jest tak Gran Turismo. To jest to samo co Gran Turismo. Motorsport jest takie właśnie. A to się nie najgorzej jak jazda pod... Aha, Motorsport, dobra. No, bo jeszcze jest ta Horizon, nie? To jest taka arkadówka. Horizon to jest Need for Speed. O, dokładnie. Trochę lepsze moim zdaniem. Tam się nawet na kręcy da jeździć, na upartego. No właśnie. No próbowałem, bo mam Horizona chyba 5 na PC-ta. Znaczy miałem, bo już mi się skończył ten Xbox Pass. Nie przedłużałem, bo to... No, myślałem się, że dzisiaj udany test. Wiemy co i jak. Mhm. Ja bym się jedną tak jakby... Szkoda, że tak mało nas jest na ten wyścig. Nie, może ale się przekona. Wydaje mi się, że jak w piątek nas nie będzie przynajmniej z 7-8 osób, to nie ma sensu 4-godzinnego jechać. Nie ma sensu. No, ja dużo później nie ma tyle osób. Może to LMP ich przeraziło. Może być za wcześnie jeszcze troszkę, nie? Czasem. No nie każdy ma takie jebnięcie, nie? Te LMP2 są łatwe w prowadzeniu. One są bardzo stabilne, bardzo się trzymają, tylko są szybkie. Może to przerażać. Mhm. Znaczy ja tak wziąłem LMP, bo mówię, kurde, nie jechaliśmy nigdzie, a jest miejsce między ligami. Tor się pozna, bo to jest chyba jeden z ostatnich w sezonie PC2. A jest ten tor jest super. Więc tor jest trudny faktem, no. Ale jest przede wszystkim trudny przez wzniesienia, bo są ślepe zakręty. No, dokładnie. Muszę robić więcej streamów, że słabi też mogą jeździć. I może to przeraża, ale no cóż.